piątek 3 października bieżącego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Według Trybunału prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie uniewinnianiu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś mamy środę, 9 dzień października. Adwokat Beata Świeży jest dziś gościem programu Temat Tygodnia. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Czy mamy, Pani Mecenas, jakieś pocieszające w związku z tym informacje dla mieszkańców, którzy wzięli kredyty, kiedyś wzięli kredyty właśnie w szwajcarskiej walucie? Sam mój wstęp niewiele to mówi i niewiele chyba jest dla nich pocieszenia w tych właśnie kilku zdaniach. Może zaczynając od samego orzeczenia, które zostało wydane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, należy postrzegać je w kategoriach pozytywnych dla kredytobiorców, którzy posiadają kredyty we frankach szwajcarskich i z uwagi na wzrost kursu waluty spłacają w tej chwili wielokrotnie więcej, aniżeli miało to miejsce w chwili, kiedy zaciągali te kredyty. Wyrok stanowi odpowiedź na pytanie polskiego sądu, tak zwane pytanie prejudycjalne o wykładnię prawa wspólnotowego dotyczące artykułu 6 dyrektywy o nieuczciwych warunkach umów z konsumentami. I tutaj Trybunał Europejski pozostawił polskim sądom, zresztą nie tylko polskim, ale mówimy o polskich umowach, o polskich sądach, w związku z tym odnoszę to do konkretnej sytuacji. Pozostawił sądom wykładnię treści umowy i ustalenie, w jakim stopniu strony mogą być związane konkretnymi warunkami umowy. Panie Mecenas, ja wejdę Pani w słowo, bo później mogę zapomnieć. Tak. Czy do tej pory tej wykładni nie było? Żadnej wykładni nie było, dlatego polskie sądy niechętnie brały te sprawy frankowiczów. Może niezupełnie. Jeżeli chodzi o dotychczasowe orzecznictwo, to pewne tutaj informacje dla kredytobiorców, którzy do tej pory pozwów jeszcze nie wnieśli, już się pojawiły. Już pierwsze wyroki w sprawach kredytów frankowych zapadły i powiedzmy to orzeczenie Sądu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości absolutnie nie jest pierwszym orzeczeniem, które zapadło w sprawie kredytów frankowych. Niemniej jednak pewne kwestie wyjaśnia. Mianowicie chodzi o to, że prawo wspólnotowe, a konkretnie ta dyrektywa, o której wspomniałam, nie stoi na przeszkodzie do tego, aby sąd oceniający umowę podjął takie rozważania, czy i w jakim stopniu ta umowa ma wiązać strony. I w pierwszej kolejności sąd rozważyć musi, które postanowienia umowy należy uznać za abuzywne, czyli tak zwane niedozwolone klauzule umowne, a następnie ustalić, czy należy je wyeliminować z umowy, tak, uznać za nieważne. I kolejną kwestią, którą sąd musi ustalić, to czy umowa w całości bez tych postanowień uznanych za niedozwolone może dalej wiązać strony. Może to bowiem prowadzić do nieważności całej umowy. Rozumiem. Zatem nie rozumiem jednego. Czyżby umowy zawierane przez banki z frankowiczami, z osobami, które brały te kredyty, różniły się od siebie, że nie można złożyć jednego na przykład pozwu w danym mieście, na przykład zebrać wszystkich frankowiczów, jest ich setka, oddajemy sprawę, prosimy panią mecenas, żeby nas reprezentowała i robimy jeden pozew z tego, tak? Powiedzmy może w ten sposób, tak jak w każdej sprawie są podobne sytuacje, tak? I te umowy frankowe
owszem, są podobne, ale nie są identyczne. Kredytobiorcy, też banki indywidualnie badają zdolność chociażby kredytową tych kredytobiorców, ustalają indywidualnie pewne kwestie związane z tymi umowami. Co do kwestii pozwu zbiorowego, jak najbardziej tutaj można rozważać, zastosować tę drogę, aczkolwiek ja osobiście nie polecam z uwagi na to, że wielość podmiotów, wielość tych umów, konieczność pochylenia się nad każdą z nich przez sąd orzekający na pewno spowoduje wydłużenie postępowania, już nie mówiąc o tym, że pewne kwestie proceduralne związane z pozwami zbiorowymi muszą być rozstrzygnięte przed merytorycznym zajęciem się samym roszczeniem przez sąd. Rozumiem, że Trybunał Sprawiedliwości, o czym powiedzieliśmy na początku, Unii Europejskiej, wydał już wyrok właśnie w tej sprawie. Teraz rozumiem, że polskie banki będą, brzydko to określić, czepiać się zawartych umów. Czy w odpowiednim miejscu jest kropka czy przecinek? Może tak być. Należy zakładać, że ze strony banków będą te procesy prowadziły wyspecjalizowane kancelarie, zarówno w prawie bankowym, jak i w umowach z konsumentami, i na pewno będą podnosiły każdy argument, który jest możliwy do podniesienia przed sądem na korzyść banku. Zatem rozumiem, że na pierwszej sprawie sprawy frankowiczów kończyć się nie będą. Trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało w praktyce. Wszystko zależy od woli banku, przedstawiciela banku, który będzie reprezentował bank? Nie, to zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby. Na pewno trudno będzie sądowi bez wsparcia, chociażby ze strony biegłych, ocenić chociażby wartość tej umowy, bo przy założeniu, że sąd przychyliłby się do częściowej nieważności umowy, to jest wyłączenia tych klauzul abuzywnych z treści umowy, co rodzi konkretne skutki w postaci zastosowania klauzul, pozostałych klauzul umownych, tak. Natomiast tutaj rozważyć należy zastosowanie stawki procentowej, jak dla franka szwajcarskiego. I w kwestii rozliczeń na pewno sąd będzie chciał skorzystać z pomocy biegłego, oczywiście na wniosek stron bądź strony, w jaki sposób wyliczyć wartość tych roszczeń. W związku z tym na rozstrzygnięcie, na pierwszym terminie rozprawy, przy założeniu, że wystąpienie z pozwem jest zasadne, nie ma co liczyć. No jasne. Będzie to trwało kilka miesięcy czy kilka lat, jak pani przewiduje? Trudno powiedzieć, jak się dalej rozwinie sytuacja w polskim sądownictwie. Zależy indywidualnie. Od zawiłości umowy, rozumiem. Tak, od zawiłości umowy też, niemniej jednak od sytuacji w konkretnym sądzie. Jeżeli w danym sądzie akurat do rozstrzygnięcia pozostaje dużo spraw, to niestety trzeba się spodziewać też odległych terminów, które będą wyznaczone przez poszczególnych sędziów. Tego nie da się jednoznacznie określić. Może być tak, że na pierwszy termin rozprawy poczekamy 2 miesiące, a może być tak, że poczekamy znacznie dłużej. Zatem pani mecenas, przysłowiowy Kowalski wie, że już zapadł konkretny wyrok, zapadł w Unii Europejskiej, czyli już teraz sąd nie powie, że no ale co na to Unia, nie będziemy się śpieszyć, nie będziemy podejmować żadnych decyzji, bo może wyrok być inny. Teraz już wiadomo, mamy tą stronę chociaż jedną jasną, ale co teraz właśnie przysłowiowy Kowalski ma z tym pasztetem prawnym zrobić? No dowiedział się, usłyszał w dzisiejszej audycji, wcześniej w radiu, z mediów. Co teraz ma dalej zrobić? Gdzie się udać? Do kogo? No w pierwszej kolejności powinien zebrać dokumenty, najlepiej wszystkie dokumenty, które posiada związane z kredytem, i udać się do prawnika w celu przeanalizowania tych dokumentów. To też nie będzie taka zwykła, standardowa porada prawna, dlatego że te umowy zwykle są bardzo obszerne, pisane drobnym druczkiem, i nad każdą z tych umów na pewno się trzeba pochylić, poświęcić chwilę czasu na analizę i zastanowić, jakie są szanse
szansę w konkretnej sprawie. Dobrze, można iść na skróty, wchodząc w internet, grzebiąc w różnego rodzaju przepisach, różnego rodzaju podpowiedziach, no bo takowe zaraz w internecie, jak już się nie pokazały, to lada moment się pokażą, tak? Ci, którzy podpowiadają, co zrobić, jak najszybciej sprawę załatwić, oczywiście na swoją korzyść. Nie zniechęcam do korzystania z internetu, zdecydowanie należy czerpać, czy to właśnie z informacji internetowych, czy z gazet, z prasy fachowej, z telewizji. Osoba, która będzie zainteresowana wystąpieniem z pozwem przeciwko bankowi, powinna zasięgać tych informacji. Mhm. Przychodząc do prawnika, też w czasie takiej rozmowy z prawnikiem będzie lepiej zorientowana, czego może oczekiwać, łatwiej też zrozumieć informacje, które uzyska od prawnika. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie samodzielne procesu, zdecydowanie odradzam, dlatego że po drugiej stronie na pewno będą występowały wyspecjalizowane kancelarie i które reprezentować będą banki, prawda? Oczywiście. I może się okazać, że w przypadku braku wiedzy prawniczej po stronie powoda nastąpi sytuacja, że pomimo zasadności roszczenia, obiektywnie istniejących racji, proces przegra w wyniku jakichś kwestii proceduralnych, których nie będzie sam w stanie dopilnować, a nie o wszystkich kwestiach sąd ma obowiązek go pouczyć. Rozumiem, że osoba, która będzie składać pozew, składa go w sądzie okręgowym czy w sądzie rejonowym? To zależy. Generalnie zasadą w polskim prawie jest, że składa się pozew według właściwości do sądu rejonowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75 tysięcy złotych. Wiadomo, że tu zapewne wartość będzie przewyższać, prawda? Powyżej tej wartości właściwy będzie sąd okręgowy. Od 7 listopada wchodzi w życie kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i powodowie będą mogli sprawy w zakresie dotyczącym czynności bankowych wnosić przed sąd właściwy według ich miejsca zamieszkania. To też będą takie osoby mogły kierować ten pozew do sądu położonego no, jak najbliżej domu, tak? Nie będzie się to wiązało z wyprawą na przykład do Warszawy, Gdańska czy Katowic, jeżeli tam siedzibę ma bank, który ma być pozywany. Niemniej jednak, tak jak wspomniałam, nie zawsze to będzie sąd okręgowy, nie zawsze to będzie sąd rejonowy. Jeżeli rozstrzygnięcie miałoby dotyczyć nieważności umowy w części i taki kredytobiorca będzie się domagał zwrotu różnicy pomiędzy wpłaconą kwotą z tytułu odsetek liczonych według odsetek czy kapitału łącznie, bo to w całości tę kwotę trzeba brać pod uwagę, będzie chodziło o obliczenie tylko tej różnicy, którą bank niesłusznie pobrał w okresie obowiązywania tych klauzul abuzywnych do momentu, powiedzmy, rozstrzygnięcia, bo na ten moment sąd ocenia sprawę i ta kwota nie przewyższy 75 tysięcy złotych, to powództwo należy skierować do sądu rejonowego. No dobrze, zapytam jeszcze, co z opłatami wobec tego, bo wiadomo, że w każdej sprawie, gdzie w grę wchodzą pieniądze, i to duże pieniądze, są i opłaty sądowe, są i inne opłaty właśnie. Będziemy musieli wyłożyć jakąś gotówkę? Zdecydowanie tak i tutaj ta gotówka, którą należy wpłacić i to już przy wniesieniu pozwu do właściwego sądu, to co do zasady będzie wynosiła 5% wartości przedmiotu sporu. Mówię co do zasady, bo pewne wyjątki wchodzą w rachubę, jeżeli to roszczenie będzie dosyć niskie. Zakładam, że kwoty będą raczej wysokie, więc trzeba się liczyć z takimi kosztami. To jest opłata sądowa od pozwu. Na dalszym etapie
postępowanie, jeżeli w rachubę będą wchodziły opinie biegłych, sądy będą zlecały przeprowadzenie takich opinii biegłych, strony będą również zobowiązane do wpłacania zaliczek na poczet kosztów tych opinii. Jeżeli kogoś nie stać, według zasad ogólnych na pokrycie kosztów sądowych powinien złożyć do sądu rejonowego czy okręgowego właściwego, który będzie rozstrzygał sprawę, wniosek o zwolnienie z tych kosztów. Z całą pewnością będziemy mieli sytuację, gdzie powodowie nie będą zwalniani z tych kosztów z uwagi na to, że sąd oceni ich stan majątkowy na tyle istotny, możliwy do uregulowania kosztów, że uzna, że nie znajdzie... Że nie zwolni, ale pewnie będą też takie osoby, które po gwałtownym wzroście kursu franka szwajcarskiego de facto ostatnie pieniądze wydają na kredyt i z trudem wystarcza im na bieżące utrzymanie i tu być może sądy będą zwalniały te osoby z kosztów. I na koniec jeszcze jedna kwestia, panie mecenas, pani pozwoli, czy wyrok Trybunału dotyczy również spłaconego już kredytu? Zdecydowanie, aczkolwiek należy rozróżnić sytuację prawną. Jeżeli chodzi o spłacone kredyty, to mamy umowę już wykonaną. Nie mamy do czynienia z unieważnieniem tej umowy w celu jej dalszego niewykonywania, czy też usunięcia klauzul abuzywnych, które ukształtują te uprawnienia frankowiczów na przyszłość, jeżeli chodzi o kontynuację spłacania kredytu. Tutaj mamy do czynienia z tak zwanym świadczeniem nienależnym, które po unieważnieniu takiej umowy winno przez bank być zwrócone. Należy jednak pamiętać o terminie przedawnienia, tak? Jak dla wszystkich roszczeń cywilnoprawnych, tak i dla tych wynikających z umów frankowych obowiązują te same terminy przedawnienia. W związku z tym po upływie terminu przedawnienia od zakończenia umowy, kredytobiorca nie będzie mógł żądać skutecznie zwrotu nienależnego świadczenia. No i tutaj musimy postawić kropkę, ale to nie znaczy, że zamykamy ten temat, bo zapewne, szanowni państwo, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście już wyjaśnicie je w odpowiednich kancelariach prawnych. Adwokat Beata Swierzy, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Za uwagę dziękuję, Leszek Wątkowski. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.